Wzorem apostoła Pawła jesteśmy powołani do głoszenia Ewangelii. Oczywiście nie tylko my, bracia dominikanie z zakonu kaznodziejskiego, nie tylko kapłani i diakoni, ale wszyscy ochrzczeni jesteśmy powołani do głoszenia Ewangelii. I święty Paweł dzisiaj mówi, że poczytuje sobie za punkt honoru, żeby głosić Ewangelię wszędzie tam, gdzie ona jeszcze nie dotarła, na tych wszystkich dziewiczych terenach, które jeszcze nigdy nie słyszały o Panu Jezusie, o zbawieniu. Tam właśnie trzeba głosić. Tam chce głosić Paweł najpierw. I myślę, że każdy z nas ma bardzo blisko siebie, może nawet nie wie o tym, takie dziewicze tereny nietknięte Ewangelią. Dlaczego mówię, że są takie bliskie? Bo to są tereny w naszym własnym sercu. Są takie przestrzenie, które jeszcze czekają na to, żeby powiedzieć, żeby usłyszeć Ewangelię Jezusa Chrystusa o tym, że Jezus ciebie zbawił, że są takie obszary, które gdzieś może jakoś skrycie chcemy tak ukryć przed Panem Jezusem, bo tam jest jakiś nieporządek, jakiś chaos. To są obszary, którym trzeba głosić Ewangelię, bo dopiero człowiek, który jest zewangelizowany, będzie owocniej głosił Ewangelię na co dzień. Właśnie to jest potrzeba tego, żeby zaczynać od siebie. Jestem zewangelizowany, czyli wierzę Ewangelii i z tą wiarą w Ewangelię idę dzielić się nią z innymi. Możemy się zapytać, czy Jezus chwali nieuczciwego zarządcę. W pewnym sensie tak. Dlatego, że Jezus nie chwali oczywiście jego nieuczciwości względem właściciela, dóbr, ale chwali jego spryt. Chwali jego taką ziemską roztropność. Czasami, kiedy pomyślimy o złodziejach, którzy wiele miesięcy planują na przykład kradzież pieniędzy z jakiegoś banku albo z jakiegoś innego miejsca, poświęcają tak bardzo dużo czasu, tak mają bardzo dużo sprytu właśnie w tym, ażeby dokonać tej konkretnej zbrodni, żeby ukraść pieniądze czy jakieś inne dobra. I możemy pochwalić takich złodziei za to, że mają tak tyle umiejętności, tyle wkładają energii, ażeby tak trudny wyczyn, jakim jest kradzież banku, mogła dojść do skutku. Jezus zestawia właśnie ten spryt, tę roztropność zarządcy z synami światłości. Mówi, że synowie światłości nie mają takiej roztropności i sprytu często jak synowie tego świata. Zwróćmy uwagę na naszą kulturę. W naszej kulturze jest bardzo dużo złych treści. Może powiedzieć, że żyjemy w czasach dominującej antykultury. Kultury, która promuje konsumpcjonizm, przedmiotowe traktowanie drugiego człowieka. Oczywiście zdarzają się w nim wielkie, piękne perełki, czy to w filmie, w sztuce, w muzyce. Natomiast taki mainstream, w mainstreamie panuje, można powiedzieć, zła kultura. Ludzie potrafią tego świata zorganizować się bardzo dobrze do tego, ażeby promować wartości, które są nam zupełnie obce. Robią to czasami o 100 razy bardziej, 1000 razy bardziej doskonale niż my chrześcijanie, którzy mamy Królestwo Boże w Chrystusie, którzy wiemy, co jest dobre, a jednak mamy jakby takie czasami związane ręce. Nie potrafimy po prostu zrobić nawet dobrego czasami koncertu, wartościowej muzyki, wystawy czy dobrego filmu i często żyjemy w kulturze katolipy. Jednak Jezus zachęca nas, ażebyśmy naśladowali tą roztropność dzieci tego świata, synów tego świata, ażebyśmy my jako chrześcijanie potrafili tworzyć należyte struktury, współpracę, ażebyśmy mając tak piękne wartości, mając najwspanialszą osobę na świecie, jaką jest Jezus Chrystus, potrafili odpowiednio głosić Ewangelię i afirmować wszystko, co jest piękne w tym świecie. Dlatego zachęcam Ciebie i mnie do tego, żeby nie narzekać, żeby nie tracić energii na narzekanie, ale żeby naśladować nieuczciwego rządcy w tym, żeby roztropnie, cierpliwie podejmować wysiłek na to, ażeby tworzyć kulturę życia. Ta seria nie mogłaby powstać bez wsparcia naszych patronów. Dziękujemy.